Witajcie po raz kolejny, moi drodzy kochani widzowie, w grze Zaptie. Jak zapewne wiecie, poprzedni odcinek trwał jakoś ponownie od dłuższego czasu, 30 parę minut. Pół godziny. A wszystko to z powodu tego, że bardzo upierałem się przy przejściu poszczególnych misji, których tak naprawdę nie udało mi się w ostateczności przejść, bo nagrywałem to pod presją czasu. No i niestety, ponownie widzimy się ponownie po miesiącu, a przecież, no właśnie. A przecież, no właśnie. No ale wiecie, jak to jest. No ale wiecie, jak to jest z tym całym YouTubowaniem. Z tym całym YouTubowaniem. Zresztą już w poprzednim odcinku z Zaptie wam o tym wspominałem, już o tym wspominałem, co obecnie o tym sądzę. W sumie, jako sam będąc YouTuberem. Będąc użytkownikiem YouTuba. Prowadzenia kanału na YouTube i te podobne rzeczy. Tak czy owak. No ale tak czy owak, no. Bezbędnych ceregieli, już przejdźmy do rozgrywki. Okej, jesteśmy już w grze i pierwsze, na co chciałbym zwrócić uwagę, to... To, że... Przeszedłem... Jako iż jeszcze innym z powodów tak długiego trwania odcinka, poprzedniego odcinka, było to, że przechodziłem wszystko, na co miałem ochotę w tej grze, misje, zarówno to poboczne, jak i główne, ale głównie poboczne, jak się akurat okazuje, to no właśnie! To poszczególne misje poboczne, których przejście odpowiedniej ilości było wymagane, 2 czy 3, do odblokowania kolejnej misji fabularnej. To zrobiłem poza odcinkiem, by mi znowu nie wyszedł za długi materiał. I mam nadzieję, że i tym razem nie wyjdzie z powodu mojego certolenia. Wierzący. Ale zanim udamy się na kolejną przeprawę naszego tureckiego szeryfa, to proszę bardzo. Kolejny skarb odnaleziony. Zostały jeszcze cztery w tej okolicy. Ale zaodblokowano co międzyczas. Co międzyczas. Co międzyczas. Co międzyczas. Nie potrafię się wysłowić. No i dobra, w sumie wiecie jeszcze co? Tylko 1800 tych złotników. Właśnie przeprowadziłem interes życia i wydałem 1800 złotników na nowy rewolwer, który ma o jeden magazyn więcej niż poprzednio. Okej. Okay. No i w ogóle właśnie. No na początku właśnie chciałem w sumie powiedzieć, ale ostatecznie sobie odpuściłem. No zastanawiam mnie, kiedy zacznę pisać scenariusze do swoich gameplay, bo scenariusze powinienem sobie pisać do wszystkiego, bo tak na spontanie to niekoniecznie potrafię mówić, bo nie potrafię znaleźć tematu zaczepienia. No tematem zaczepienia może być tutaj co najwyżej to, co się działo w poprzednim odcinku. No kurde. Niedotrzymanie obietnicy, że nie powinienem przechodzić wszystkiego na raz. Nie powinienem na raz w jednym filmie przechodzić zarówno misji fabularnych, jak i pobocznych, bo może to trwać zbyt długo. No i właśnie trwało zbyt długo. 40 minut, ale ja to skróciłem do 30, więc cóż. No ale w każdym razie. No i teraz tutaj. No, jeżeli chodzi o sprawy fabularne, to jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku naszemu bohaterowi
spalono nowy dom, w którym miał on przyjemność się wychowywać po tym, jak jego prawdziwi rodzice no, zostali załatwieni na amen przez, to dosłownie na amen, przez zdrajcę tajemniczego. No i nie pozostaje więc nam w tej beznadziejnej sytuacji ponownie beznadziejnej sytuacji, nic innego jak we have located the leader of the gangs of Rami, Kirkor the Bee. Find him and bring him to justice. 111 aktów plus 1 doświadczenia. Cytując Barneya Stinsona, challenge accepted. Dostań się do kwatery głównej. Niestety póki co jeszcze granica świata. Ale w każdym razie niestety póki co nie mogę jeździć na koniu. A szkoda. Okej. Cel jest tam gdzieś daleko, ale ja wam oszczędzę tej długiej podróży. Okej, jesteśmy na miejscu. A teraz... No właśnie. Akurat to, przynajmniej taką mam nadzieję, nie będzie tak absurdalnie trudny w sumie skradankowy poziom jak za poprzednim razem. Bo przeciwnicy nie są tak szczegółowo rozstawieni, że tylko do połowy można się tutaj przekraść. Podczas gdy w międzyczasie mogą się dziać dziwne rzeczy. No i tak, udało mi się przejść tę nieszczęsną poboczną misję, która wymagała, no właśnie, ten teges. Trzeba się tutaj odpowiednio przekraść. Tym razem już w pełni nasz bohater ma przyjemność wykazać się swoimi skradankowymi umiejętnościami. Ja przepraszam bardzo. Załatw strażników. Pierwszy z głowy. Oni się tutaj wszyscy na siebie gapią. Jak ja mam w ten sposób sprzątnąć każdego po kolei? Za płot. Nie, niech to! No to po prostu świetnie.
i teraz cała wioska. Jestem z siebie dumny. Okej, jesteśmy ponownie w tym samym miejscu i teraz patrzcie na to. Tylko mam nadzieję, że nikt mnie nie zauważy. Tam jest ten bardziej ten koleś. Na szczęście mnie nie zauważy. Więc łów. Poszczęściło mi się. Nie ma co. Ten nóż należy do mnie. Szybki przeskok, taki, żeby nikt mnie nie zauważył. Chyba mamy tylko coś niedrożonego. O, no to świetnie. O nie. A! Ha! Nie traficie mnie! Nie traficie mnie! Jestem niepostrzelwalny! No tak, bo mam na sobie... bo jest tam... au! Okej, trochę mnie jednak trafiają. Ale grunt, że przede wszystkim w większości im się to nie udaje. To okazało się być głośne na co najmniej połowę zaledwie tej wioski całej.
dobra, wyjdźmy tych drani tutaj. Tego chociażby wywołała ze swojego miejsca, ale na szczęście mnie raczej nie zauważy przez to wszystko. Wydaje, że trzeba będzie podskoczyć i go strącić na bany hopa tak zwanego. No taktyka z różnych FPS-ów w sumie. Nie! Schowajmy się. Okej.
Okej, czy to przypadkiem nie trwa za długo, bo bardzo chciałbym, bo nie chcę niepotrzebnie marnować czasu, ja przepraszam bardzo. Tak, mam cały czas włączone nagrywanie. Koniec zabawy, koniec bawienia się. Asesina. Tak więc, mój drogi ringliderze, idziesz ze mną do pudła. Ej, zaraz, moment. Czy to nie jest przypadkiem? To przecież jest ten zdrajca. I okazuje się on mieć właśnie na mnie Kirkor. Tak jest. I został on oficjalnie skreślony. Ale pytanie, co dalej? Weźmy sobie podwózkę, jeżeli pan podziękuje. Okej, no to muszę przyznać, że jest co najmniej nieźle. Udało nam się schwytać tego zdrajcę całego, który okazywał się być odpowiedzialny za śmierć naszych rodziców i tak dalej. Chociaż tak naprawdę to może być nie koniec. Okej, dziękuję, podwyżka mi się przydała. I teraz pokażę wam pewien myk. Seclusion. Można, ja przepraszam bardzo, się tutaj nauczyć wielu nowych umiejętności. Ja przepraszam bardzo. Sprintu, jeżdżenia konno, koncentracji, szybkiego namierzania, szybkiego przeładowania, bliższego patrzenia, czy wreszcie rzucania bliżej tymi wszystkimi nożami. Tak więc cóż.
Kiedy... Dokonam jarzem nauki tych wszystkich umiejętności. Dokonam jarzem sobie nauki tych wszystkich umiejętności. Kiedy dokonam jarzem nauki co poszczególnych tych umiejętności, to będę w domu. I życie stanie się prostsze. Tak więc dobra. I można, co ciekawe, to wszystko rozwijać. Okej, no i myślę, że w tym momencie możemy spokojnie zakończyć nasz odcinek. Ten dzisiejszy. Po kolejnym miesiącu trwania. Będziemy oczywiście dalej kontynuować prowadzenie za piję, ale coś mi się zdaje, że schwytanie Krykora, czyli tego zdrajcy, wcale nie będzie zakończeniem naszych problemów. A intryga okaże się jeszcze głębsza. Tak więc cóż. Będzie stawić czoła całemu temu niebezpieczeństwu, które na nas czeka. I prawdopodobnie w trakcie wakacji zdołamy się z nim rozprawić. Wystrzegajcie się więc, moi drodzy widzowie, kochani, kolejnych odcinków z tej gry, które wkrótce się pojawią, bo... No właśnie, będą wakacje i będę miał jeszcze więcej czasu na nagrywanie niż dotychczas. Chociaż i tak to ja mam za zbyt dużo wolnego czasu, ale no. Raczej z powodów nieoczywistych. Raczej z powodów bardziej osobistych niż... o których już mówiłem wam, przepraszam. Jadłem obiad teraz. O bardziej mi osobistych niż obowiązki z życia prywatnego, a konkretnie to, co mówiłem w tamtym materiale o moim stosunku co do całego tego popkulturowego spędzania czasu w trakcie pandemii. No a tak trzeba, tak jak mówiłem, trzymajcie się moi drodzy widzowie. Do zobaczenia następnym razem w kolejnym odcinku Zaptyje, który pojawi się wkrótce, jakoś tak. I cześć! Tutaj chłopczyk sobie przebiegł, byle nigdy nic.